Czy pan skarb jest gotów, czy jeszcze nie? Dobrze, oczywiście, że nie. Jasne jest. Tak, że przyjmuję. Proszę państwa, przyjdziemy jeszcze kilka kroków rzędowych takich. No, z pierwszym czytaniem, jak pan skarbnik da sygnał, że jest gotów, no to włączymy go i włączymy go do porządku. Zmiany w życiu miasta Krakowa na 2012 dotyczy zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 850, 950, 900, 901. Zadanie projektu dziedzictwa i prezenta w numer 900. Bardzo proszę panią dyrektor o informację w tej sprawie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały zawiera zmiany dziennicowe. Są to zmiany dziennicy 2, 5, 6, 8 i 13. Jest to zgodnie z uchwałami przez Radę Dzielnic. Dziękuję. W tej sprawie mamy opinię po stronie Komisji Budżetowej, która w wczorajszym 6 za 2, 3 za przeciw. Przyjęła taką opinię. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radny chce zabrać głos? Jeśli nie, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Ustawa tego ustalenia. Zakres rzeczowy. Miała na myśli realizację zadania.
wydajemy tego typu środków, no, przyjmując pewne założenie, że w ramach takich środków jakiś zakres da się zrealizować. No, oczywiście tak można postępować z każdym zadaniem. Jeżeli ustalimy zadanie budowa drogi X, zawsze można zdjąć prawie wszystkie pieniądze, stwierdzając, że w takim razie zbudujemy drogę w zakresie tych metrów. Szanowni Państwo, budowa oświetlenia w Parku Lotników Polskich jest kontynuacją realizacji zadania ubiegłorocznego. Zostało na to wydane już ponad 60 tysięcy. Została zainstalowana stacja transformatorowa i przyłącze zasilające. I w tym roku miała nastąpić kontynuacja, tak naprawdę pierwszy etap, a w kolejnym roku jeszcze kolejny etap realizacji tego zadania. Z informacji przekazywanych przez NIKI wynikało, że jeszcze w sierpniu miały odbyć się przetargi i zadanie to nie było zagrożone w żaden sposób. Nigdy nie było innych informacji. W tej chwili nie wiem, co zmieniło się w tej sprawie. Będę raczej składał poprawkę, jeżeli dotyczącą wykreślenia tej zmiany w budżecie miasta, ponieważ uważam, że wobec ogromnych oczekiwań społecznych, a w tej sprawie naprawdę wielu mieszkańców Krakowa zwracało się do radnych miasta i radnych dzielnicy, ponieważ Park Lotników Polskich jest chyba ostatnim nieoświetlonym parkiem. Jest po prostu niebezpieczny. Nie można rezygnować z takiego zadania, tak łatwo rezygnować. Kolejna sprawa, która jest sprawą ogólną. Znaczy, nie rozumiem, czy my w ogóle, panie dyrektor, po cóż te zmiany w planie wydatków? Czy my mamy środki, czy nie mamy środków? Czy, bo rozumiem, że jeżeli mamy środki, to dlaczego ciągle docierają do mnie informacje? Pewnie o tym będzie mówił pan skarbnik, że nie wypłacane są kolejne transze dla instytucji kultury, że są zatrzymywane przerwy dla różnych innych podmiotów związanych z miastem. Jednocześnie robimy tutaj przesunięcie z zadania, które można by realizować. Te pieniądze na tym zadaniu są, czy ich nie ma? Jeżeli są, to rozumiem, że są pewne priorytety, gdzie powinny być i tak wydatkowane. Jeżeli nie ma, to po cóż taka sztuka dla sztuki i zmiany w prawie wydatków. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radzieńcu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wspierając głos Jerzego, ale myślę, że warto byłoby powtórzyć to, o co zapytałem na Komisji Budżetowej. Proszę Państwa, o ile można na radnym zarzucać, że wpisujemy zadania, które zdaniem pana prezydenta są, nie wiem, lekkomyślne, stawiamy przed faktem dokonanym pana skarbnika Wydziału Finansowy, nie wiem, ZIKIN jeszcze kogoś, że dzielnice też są, no tak to wygląda, proszę Państwa, kulą nogi, wymyślają coś tam. To tutaj, proszę Państwa, ZIKIN postanowi zrobić dokumentację. A więc to nie kto inny, tylko ZIKIN uważał, że to zadanie można realizować, wydał pieniążki i dokumentacja na półkę. Proszę Państwa, o ile można, zdarzają się pomyłki, jeżeli widziano, to trzeba powiedzieć jak dobitnie. Jeżeli ktoś pokazał palcem, to będzie realizowane, to nie, bo nie. Prawda? To nie trzeba było wydatkować pieniążków na dokumentację. Jeżeli zrobiono dokumentację, to zdejmowanie się tych pieniążków no, kładzie się cieniem na urzędników, których bardzo lubię, ale nie wszystko. Dziękuję. Może jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Przypomnienie pana prezydenta, to jest tak bardzo proszę pan dyrektor. Bardzo proszę, Szanowni Państwo, tej kwestii Parku Lotników. To jest nasza propozycja, aby zmniejszyć finansowanie w tym roku. Tak jak pan radny Ziemba stwierdził, tak, jest zlecona dokumentacja. Ta dokumentacja jest na ukończeniu. W chwili ukończenia dokumentacji
zarząd wzrostu, który wystąpi o stosowne zezwolenie, żeby można było realizować tę inwestycję. I według nas występuje pewne takie niebezpieczeństwo, że w tym roku niezbędne pozwolenia dostaniemy w październiku, początek listopada i nawet gdybyśmy zdążyli zrealizować inwestycje, czyli wykonawca wybrany przetargu, czy trzeba ruszyć przetarg, zdążylibyśmy wykonać inwestycje, to wyjdziemy z fakturą, z płatnością na rok przyszły. Więc tak to zadanie powinno być w budżecie roku następnego i nasza propozycja jest taka, żebyśmy te środki w tym roku zostawili tylko na dokończenie dokumentacji, postarali się o niezbędne zezwolenia, być może do rozstrzygnięcia przetargu i zrealizowali to w roku przyszły. Natomiast nazwijmy to też w cudzysłowie zaoszczędzone pieniądze w tym roku, chcielibyśmy zobaczyć na komunikację, gdyż na zadaniu komunikacja publiczna mamy o wiele większe potrzeby niż 270 tysięcy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tej sprawie pan radny. Państwa, ja też tak myślę, byśmy z tej mównicy mówili sobie szczerze i tak do bólu, to może dzisiejsze finanse byłyby inaczej wyglądały. Jedni umią gadać i dobrze realizować, ale inni tylko, to nie, jako nie wygląda na dyrektora. Chociaż pan mi zagwarantuje, ani pan Wojciech Dziękiewiczowi, ani Dziewicz, ani mieszkańcy przede wszystkim, że w przyszłym roku ta realizacja tego dnia będzie. Bo z tego, co by usłyszeli, a na chwilę będzie krótka, na końcu budżetowej już nie jesteśmy na dnie, tylko jesteśmy w przepaści finansowej. Więc, proszę Państwa, zacznijmy sobie mówić szczerze, jak coś jest, to jest, albo bo nie. Stać nas na to, albo nas nie stać na coś. A takie podchody, no to jedni drugim tak trochę wierzą, trochę nie. Może to się komuś bardzo źle słucha, ale myślę, że przyszedł czas, żebyśmy sobie prawdę powiedzieli i to, co mówimy i realizowali, to, co piszemy w budżecie, realizujemy. A jeżeli się coś nie da, to są szczególne warunki. Ja na przykładzie tego zadania, to nie chodzi o to, żeby chronić paru lotników tylko, bo jest najważniejsze, o czym w ogóle jest. Ale to się odnosi do wielu zadań, które dzisiaj nie są realizowane, a jeszcze za chwilę się dowiemy o innych. To nie sprzyja, prawdopodobnie mamy się dogadywać, no ale jeżeli będziemy się tak traktować, no to będzie tylko ja wiem, no. Wolę nie mówić. Dziękuję. Dziękuję pan radny. Dziękuję bardzo. Pan radny Ziemba w podobnym tonie się wypowiedział, że innymi słowami niż ja zamierzałem, ale panie dyrektorze, nie dzielmy skóry na niedźwiedzie, bo w tym momencie opowiadamy o tym, że przecież prowadzimy sobie to na przyszły rok i wtedy będziemy kontynuować realizację. To jest właśnie dzielenie skóry na niedźwiedziu i chyba wszyscy na tej sali już sobie zdajemy sprawę z tego, że jeżeli nie dołożymy wszelkich starań, żeby udało się zrealizować to zadanie w tym roku, kiedy są na nie zabezpieczone, jest są na nie zabezpieczone środki, to go nie zrealizujemy w ciągu najprawdopodobniej najbliższych kilku lat, bo pan skarbnik pewnie będzie o tym mówił, ale już wszyscy się domyślamy, co powie pan skarbnik. Sądzę, że większość zadań, które nie będą obligatoryjne, nie będą mogły wejść do budżetu przyszłorocznego, nawet poprawkami radnych, ponieważ czegoś trzeba te środki ściągać. Więc apeluję, złożę poprawkę, mam nadzieję, że Państwo radni nie poprą, aby dokonać w tym druku zmiany i wykreślić tą zmianę. I apeluję do pana dyrektora, aby ZIKIT dołożył wszelkich starań, aby jednak z tą fakturą nie wyjść na przyszły rok, bo jeżeli od kilku miesięcy mówiło się, że się da to zrobić, że przetarg miał być już rozpisywany, no to w zasadzie dalej nie wiem, dlaczego on nie jest rozpisany. Gdyby był, to pewnie szanse na ukończenie realizacji byłyby większe. I natomiast jeżeli nie uda się tego zadania zrealizować,
będzie to pewnie jedno z kilkudziesięciu, a może z kilkudziesięciu zadań, które po prostu nie zostały zrealizowane. A środki, które byśmy przenieśli, tak najprawdopodobniej tylko zostały te na papierze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś jeszcze z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że odbyliśmy pierwsze czytanie. Ustalam też zgłoszenie autopoprawy na dziś, na 18 września, godzina 15. Ostateczny termin zgłoszenia poprawek 20 września, godzina 15. Rozumiem, że paskami proponuję, żebyśmy jeszcze przeszli jedną budżetową, a potem damy panu skarbnikowi. Pani dyrektor, tak? Teraz zaproszę. 912. Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt zawiera zwiększenie planu dochodów wydatków. Jest to kwota 534,227. Są to środki przekazane przez Minister Edukacji Narodowej do środków prezentacji Państwa Kodzie w Rzeczy Jedynej. To są przeznaczone na wynagrodzenie dla pracowników pracy oświatowej. Dziękuję. Czy w tej, w tej sprawie mamy pozytywną opinię 8 zabrak wcześniej, brak przedmiotu się Komisji Budżetowej dnia wczorajszego? Czy w tej sprawie ktoś z Państwa radny chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie drugiego, przepraszam, pierwszego czytania. Ustawa terminu poprawy 18 września, godzina 15, ostateczny termin zgłaszania poprawy 20 września, godzina 15. Teraz będę proponował panu skarbnikowi, rozumiem, że tutaj mamy sprawy parkingowe, przejazdy, to tam jeszcze parę rzeczy i sprawy mieszkaniowe, także prosiłbym, żeby osoby, które będą referowały uchwały mieszkaniowe, zorganizowanie się Rady pana Skarbnika i bardzo proszę wszystkich.